Kamala Khan uczy się swoich mocy i zaczyna ratowanie ludzi, ale wszystko przychodzi z pewną ceną. W tym materiale porozmawiamy sobie o drugim odcinku serialu Marvela i Disney Plus Ms. Marvel. Omówimy wszystkie najważniejsze elementy, skupiając się na odniesieniach komiksowych, teoriach, które mogą nam powiedzieć co wydarzy się w przyszłości, a także recenzji tego high schoolowego serialu o superbohaterce, która musi poznać Samą siebie. W tym miejscu, oczywiście, ostrzegam was, uwaga na spoilery. Odcinek rozpoczyna się powtórzeniem sceny z odcinka pierwszego. W premierze serialu Kamala wchodziła do szkoły smutna i podminowana. Nie potrafiła postawić na swoim, i wszyscy na korytarzu szkolnym nią pomiatali. Teraz pełna odwagi, którą daje jej bransoleta z supermocami, wchodzi do szkoły jak po swoje i robi wszystko, aby postawić na swoim. To ładne pokazanie kontrastu, jak Kamala zachowywała się, będąc po prostu nastolatką oraz jak zachowuje się teraz, kiedy zna swój wspaniały sekret. W tym momencie Zoe Zimmer chwali się tym, że została uratowana przez superbohaterkę. Możemy zastanawiać się, czy Zoey ma w ogóle świadomość, kto ją uratował? I wiele może wskazywać na to, że wie, że to Kamala kryje się za Nightlight, jak nazywa bohaterkę Zoey. Wszystko dlatego, że jest znaną influencerką, która chce wykorzystać każdą okazję do zbudowania swojej pozycji, no i jest też osobą, która musi być w ciągłym centrum uwagi. W jednej z finałowych scen tego odcinka, która pokazuje ZoI przesłuchiwaną przez agendów federalnej agencji Damage Control, że ZoI jest świadoma tego, jakiej etniczności jest bohaterka, która ją uratowała, a więc bardzo prawdopodobne, że zdaje sobie sprawę z tego, że to Kamala. W serialu pojawia się Cameron, który w komiksach tak samo jak Kamala jest inhuman. Choć w oryginale nie ma wcale brytyjskiego akcentu, bo wychowywał się najpierw w Jersey, był sąsiadem Kamali, a następnie w Teksasie. Tutaj jednak jego brytyjski akcent może nawiązywać do całego motywu przewodniego serialu. Jego origin, jak zapowiada finał odcinka, może być związany z przeszłością, przodkami, a także rodzinnymi powiązankami, pomiędzy Kamalą, a jej rodziną i Pakistanem. A jak wiemy, Pakistan był przez wiele lat kontrolowany przez Brytyjczyków. Mamy w tym odcinku pierwszy training montaż. Kamala i Bruno starają się poznać moce bransolety i tego, jakie umiejętności dają Kamali. Kamala mówi coś o zmniejszaniu się i powiększaniu jak ant co faktycznie ma miejsce w komiksie. Jednak najważniejsze jest to, że Bruno zauważa, że to wcale nie bransoleta daje moc Kamali, a jedynie wydobywa moc z wnętrza jej ciała. Czy to takie nawiązanie do tego, jak swoje moce zdobywają w komiksach Marvela Inhuman? Bransdoleta jest katalizatorem jak mgła Terigenu. Pojawia się również informacja, że moce Kamali działają na zasadzie myśli, które zostają przetworzone na fizyczne obiekty. I tutaj ponownie nasuwa się skojarzenie tak samo jak w pierwszym odcinku z mocami Zielonej Latarni. We wspomnianym trening montaż pojawia się również scena, kiedy to Kamala mówi, zwisając z budynku do Bruno, you have to let me go. Jest to z sceny pomiędzy Clintem a Nataszą z Wormiru z Endgame. W tym odcinku o wiele więcej miejsca poświęcone zostaje Naki, czyli najlepszej przyjaciółce Kamali. Widzimy ją przede wszystkim w wątku religii, tradycji i społeczności, w której dziewczyny się znajdują. Nakia zaangażowana jest w sprawy społeczności lokalnej i meczetu i to ma bezpośredni origin w komiksie, gdzie Nakia jest aktywistką. Widzimy wyraźnie, że w tę stronę zmierza również postać serialu. Nasi bohaterowie wybierają się na imprezę do Zoe. To właśnie tam Kamala spotyka Kamrana i nawiązuje się między nimi głębsza relacja, która nie podoba się Bruno, ale na początku mamy kolejną scenę bezpośrednio przełożoną z komiksu. Kamala sięga po kubek z sokiem pomarańczowym, który okazuje się sokiem pomarańczowym z wódką. W komiksie wypluwa wzięty łyk, tutaj go połyka i pyta wszystkich. Czy jest już pijana? Po pojawieniu się policji, Cameron zabiera wszystkich do domu. Kamala rozmawia z nim o filmach Bollywood i kulturze Hindu. I widzimy, że coraz bardziej ta znajomość nie podoba się Bruno. Podczas jazdy do domu słyszymy utwór Sweatshop Boys, o którym wspominają nasi bohaterowie. I tutaj bardzo przykra wiadomość dla Sony i... Uniwersum Venoma. Wygląda na to, że Venom, Riot i Carlton Drake nie należą jednak do MCU. Dlaczego? Dlatego, że jednym z członków grupy hip-hopowej Sweatshop Boys jest Riz Ahmed. Kamala wraca do domu i jest we własnym musicalu. Fantastycznie wyglądała ta scena pomiędzy tym, jak rzeczywistość widzą jej rodzice, a jak rzeczywistość widzi powoli zakochująca się Kam i tutaj po raz kolejny pojawia się fantastyczne wykorzystanie przestrzeni, która zamienia się w animację, która ożywa. I przekazuje wiadomości pomiędzy Kamranem a Kamalą. Kamala i Nakia rozmawiają od serca, i jest to bardzo istotna rozmowa w kontekście tego, o czym opowiada ten serial. Serial mówi o poznawaniu siebie, wybieraniu własnej drogi i wybieraniu pomiędzy tradycją, społecznością, rodziną i przodkami, a własną ścieżką. I w przypadku Kamali, supermocami. Kamala pyta Naki, jak sprawia, że jej życie. Wygląda tak łatwo. Nakia odpowiada jej łatwo nic z tych rzeczy. Dla jednych jestem zbyt biała, a dla drugich zbyt etniczna. Nigdzie nie mogłam odnaleźć się, jednak stwierdziłam, że wszystko co robię, robię dla siebie. I ja wiem, że my w Polsce nie możemy zbyt mocno utożsamiać się z tego typu rozumowaniem, bo jesteśmy raczej dość mocno. Homogeniczną grupą etniczną, natomiast jeśli chodzi o społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby w samej zachodniej Europie, na pewno ta scena i wymiana zdań pomiędzy Nakią i Kamalą uderzyła w znajome tony w przypadku wielu młodych ludzi. I wydaje mi się, że właśnie taki cel ma ta cała seria Miss Marvel. Wygląda na to, że GWW, czyli Gabe Wilson Jr. Wspomniałem tydzień temu, że jest to postać inspirowana jednym z twórców komiksów o Miss Marvel, czyli G. Willowem Wilsonem. Wyraźnie. Dba o uczniów i chce, aby się spełniali. W Tydzień temu widzieliśmy rozmowę Geiba z Kamalą, teraz widzimy rozmowę Geiba z Bruno. Mówi mu, że dostał się na staż letni w Kaltek, podczas którego będzie mógł zgłębić swoją e, naukową pasję. Jednak Bruno nie jest do końca przekonany, czy wybrać się na staż, bo chciałby najbliższe miesiące spędzić prawdopodobnie z Kamalą. Cameron zabiera Kamale na lekcję Ja to wówczas widzimy wyraźnie, że Kamali podoba się Cameron, a on również jest nią zainteresowany, ale już na tym etapie wydaje się, że nie z czysto towarzyskich pobudek. Podczas rozmowy w Knajpie dwójka bohaterów rozmawia znów ze sobą o Bollywood, i na tapecie pojawia się Kingo, który jest znany w tym świecie jako bollywoodzki aktor z rodziny z tradycjami. Kamal mówi, że jego mama ma krasza na Kingo Seniorze, ale doskonale wiemy, że Kingo Senior i Kingo to dokładnie ta sama postać, czyli Kingo, który jest Eternalem. I wygląda na to, że ludzie jeszcze nie wiedzą, co wydarzyło się z Celestialem i jaki udział w tej przygodzie mieli Eternals? Ten odcinek porusza również więcej poważnych tonów. Podczas rodzinnego obiadu Yusuf opowiada narzeczonej Amira o swoich przodkach i o tym jak przybyli do Stanów i widzimy wyraźnie, że historia rodziny Kamali również jest mocno związana z rozpadem brytyjskiego imperium a następnie podziałem Indii na Indie, Pakistan i Bangladesz, co powiązane jest z wielką wojną domową, która doprowadziła do ogromnej emigracji i niestety wielu ofiar. W tym momencie Kamala ma wizję, która pobudzona została przez bransoletę. Kamala mdleje, a jej mama pyta, jak zapytała o pewnie każda mama, Kamala, zemdlałaś, bo zjadłaś za mało czy za dużo? Okazuje się, że bransoleta Należała do Aish, czyli prababci Kamali, która zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Czyżbyśmy naprawdę mieli tutaj do czynienia z czymś na wzór Negative Zone, w której uwięzione zostają pechowe dusze? Następnie widzimy festiwal Eid Mubarak, podczas którego Cała społeczność świętuje, to wówczas Nakia rozpoczyna swoją kampanię, która ma doprowadzić ją do dołączenia do Rady Meczetu. I widzimy wówczas coś na wzór. Typowego high schoolowego głosowania na przewodniczącą szkoły albo też Prom Queen. Przedstawione są nam kliki, które są niesamowicie zabawne, bo mamy Mosk Bros, Insta Click, Mini Harami Girls, a także najważniejszą grupę The Illuminati. Które wiedzą wszystko, zanim dowie się o tym ktokolwiek. To w tym momencie, po raz pierwszy w tym odcinku, pojawia się po raz kolejny wizerunek białej. Papugi. Jest on widoczny na płaszczu Naki, ale na tym etapie historii wydaje się, że nieudany klon Tomasa Edisona nie będzie odgrywał znaczącej roli w sezonie, a jest jedynie East Eggiem, nawiązującym do historii komiksowej. Kamala rozmawia z Illuminantis, aby dowiedzieć się czegoś o Aishy, czyli swojej prababci. Wszystkie anti sugerują, że jej prababcia była przeklęta. Miała romans, miała wiele. Romansów, miała drugą rodzinę, albo nawet zabiła człowieka. To trochę zbija z tropu Kamale, ale sugeruje, że historia na pewno cofnie się do czasów prababci Kamali. Kamala ratuje małego chłopca, który chciał popełnić samobójstwo przez zrobienie sobie selfie, ale w tym momencie po. Prawie udanym ratunku dopada ją Departament Damage Control, który zlokalizował Kamale po wcześniejszym przesłuchaniu Zoe Zimmer, która zdradziła się, że bohaterka, która ją uratowała, prawdopodobnie jest pochodzenia wschodnioazjatyckiego. Kamala ucieka przed dronami, które wcześniej należały do Stark Industries. Ale ratuje ją również Kamran, który zajeżdża swoją czarną bryką. Zabiera ją z zaułka i to wówczas mamy big reveal. Poznajemy postać, która bardzo chciała poznać Kamale. Jest to matka Kamrana, a przynajmniej tak ją przedstawia, która wygląda bardzo podobnie jak postać z wizji Kamali. Mamy tutaj kilka teorii, kilka bardzo ciekawych teorii. Postać ta ma na imię Nadźma, a imię to po arabsku oznacza gwiazdę, czyli star. A star to komiksowa antagonistka, która na pewnym etapie swoich przygód pozbawiła kapitan Marvel jej mocy, a następnie dołączyła do drużyny. Thunderbolts, a jak wiemy kilka dni temu Marvel Studios oficjalnie potwierdziło realizację tego projektu. Czyżby było coś na rzeczy, druga teoria związana z nadźmą, łączy wiele wątków i po raz kolejny sięga do komiksów. Nadźma może być tak naprawdę nieśmiertelną, niestarzejącą się wersją. Prababci Kamali, czyli Aishy. Która będzie na początku chciała, aby Kamala się do niej przyłączyła, a następnie będzie chciała pozbawić jej mocy. Może być to nawiązanie do komiksowego. Antagonisty Lineage, do którego Kamale zabrał właśnie Kamran. Lineage był również inhumanem, którego mocą było posiadanie wiedzy wszystkich swoich przodków, a jak wiemy. Kultura i historia przodków są bardzo istotną częścią całego tego serialu. Kolejna teoria mówi również o tym, że Nadźma, a tak naprawdę Aisha, była przedstawicielką rasy Kri. Która postanowiła wieść zwyczajne życie na Ziemi. Jednak teraz, w obliczu upadku całego Imperium Kree i zwiększających się wpływów z króli na Ziemi, pamiętajmy, Secret Invasion już bardzo blisko, Nadźma chce przejąć bransoletę, aby zyskać moc i móc walczyć o odzyskanie wpływów na Ziemi i w kosmosie. Któraś z tych teorii musi okazać się w jakim stopniu prawdziwa. W serialu coraz wyraźniej widać tropy poszukiwania własnej tożsamości. Kim jest Kamala, kim powinna być według swojej rodziny, a kim tak naprawdę chce być? Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten rozwój szukania własnej tożsamości nie widzimy wyłącznie na przypadku naszej głównej bohaterki, bo możemy ją przyporządkować również do Naki czy do Bruno. Jest to bardzo typowy motyw historii nastoletnich, szczególnie tych nastawionych na motywy w komikowej, ale bardzo dobrze współgra to z całą historią przedstawioną w serialu Miss Marvel. Jest to prosta historia, która jednak, nabudowana wszystkimi elementami superhero i złączeniem z uniwersum MCU, powoduje, że wydaje się ona być naprawdę ciekawa. Ja osobiście jestem zachwycony klimatem, radością, rzeźkością Miss Marvel i podoba mi się, jak skonstruowany jest ten świat. Zarówno w kwestii tematów, jakie porusza, jak również tego, jak prezentuje się wizualnie. Teraz dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądzicie o drugim odcinku Miss Marvel.